Build up a thousand miles. I'll never let it go. This is my kingdom in the sky. This is my kingdom in the sky. Cause you're so low. Cause you're so low. Hej, 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 witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Wiedźmina Dwójki i w tej serii towarzyszyć będzie mi Eru. Jestem, siema i będę towarzyszył. Dobrze się zaczyna od heheszków, okej. Okay. I co cię tak bawi, co? O Boże. Ty się uspokój. Wiesz, stan gry z Wiedźmina 1. O to można? Można. Co ja tu mam wybrać? Ostatni zapis. Chyba. Tak, chcę. No, nauczyć się czegoś. Nie przeceniasz mnie? Czekaj, ja muszę mniej więcej sprawdzić, ile się to będzie nagrywać. Wiesiu! Naciśnij tabulator. Kariera i sterowanie. Łódź dziurawa, buty mokre, zaraza. Jeszcze jedna podmokła dziura. Ja mniemy kino. Masz mniemy kino? Mam tylko rusza ustami, nic nie widzę. Czytaj z ruchu moich park. Ej, ale napisy powinny być. Zostawiłam napisy. Tak, zbliż się do zwłok. Czekaj, bo się okaże, że je minęłam. Gdzie są zwłoki? Tu są. No mówiłam, że minęłam. Ja nawet samouczek nie umiem. Zbadaj ciało. Weź wszystko. Zbadaj ciało. Sprawdź, czy jeszcze ciepłe. Momentów zaś. O Boże. Dobra, co to mamy? Przy otworzeniu panelu ekwipunku możesz przeglądać listę przedmiotów. Tak, enter, tab. Ale jak nacisnąć ekwipunek, to już nie powiedzieli, że pod i. Buty. Buty Giermka, czy buty... Dlaczego mi się tu poprzestawiało? Aha. Buty. Buty są lepsze, czy nie? Odporność na podpalenie plus jeden. One się powinny jakoś porównywać. Porównują się. Przemoczone buty. Ja chcę te. Ślicznie. Mam jeszcze ulotkę mam przeczytać. Co napisali na opakowaniu. Nie wiem, mam przeczytać. A ty masz ten. Przeczytaj znalezioną ulotkę. No. Recepturę jakąś? No mam. Tylko jeszcze... Da się to jakoś przeczytać? Pewnie da. Nie możesz tego zrobić z tym przedmiotem. Aha. Receptury się nie da przeczytać. Ogłoszenie się da. Ja w Wieśka grałam już dwójkę. Tak, to te same słowa powiedziałam w Wieśka jedynkę. Że go kiedyś już przeszłam, a potem się okazało, że nic z niego nie pamiętam. Natomiast z dwójki nie przeszłam dalej niż samouczek, więc... Dobra. Tabulator i sprawdź dziennik. Krok po kroku. Ślicznie. Next. Podążaj do celu wyznaczonego przez zadanie. Ej, ale tu jest ciemno. I coś do mnie skwierczy z boku. Interakcja. O. Ktoś ty? Polak mały. Nie mam złych zamiarów. Pozwolisz mi spojrzeć na twoje rany? Nie. Nie wyglądasz na wędrownego kapłana. Psie krwie. Boli nawet kiedy mówię. Tylko zbroja trzyma mnie w jednym kawałku. Sprowadzę pomoc. Zbędny trud. Tutaj ludzie nie otwierają drzwi obcym. Poszukaj lepiej mojego Giermka. Mą ostatnią wolą jest złoić mu skórę za ucieczkę przed trupojadami. Znalazłem jego ciało na plaży. Czekajcie, jedna sprawa. Ja sobie ustawienie dźwięku zmienię. Bo ja sprawdzałam ustawienie dźwięku dla muzyki, a nie dla reszty. Mat. Za głośno. No tak, za głośno chyba nic nie słyszę.
To ja mam powiedzieć, otwórz uszy. Gotuję dla ciebie eliksir uzdrawiający. Napój najpewniej cię zabije, bo nie jesteś wiedźminem. Ale tobie wszystko jedno. Jednak dzięki w tle, bo heheszkie, bo bieganie po schodach. I zregeneruje się. Wolę zdechnąć pod opłotkami, niż zostać... To szkoda, że nie pod płotką. To tak nie działa. Leż spokojnie, nie ruszaj się. Muszę poszukać ziół. Będziemy zbierać zioło. Podoba mi się. Na dzień dobry. Tak, wskaż zadanie. Dobra, tabulator. Co mączki? O! Mamy te nasze eliksiry. Śledź zadanie. Jak to fajnie, jak się wszystko uzna od razu na początku, nie? Receptury na wszystko. No. A, tu mamy znacznik. Idziemy w las. Aby użyć medaliony, wystarczy wcisnąć związany z nim przycisk. Cudownie. Z. Ło. Użyj medalionu. No, używam. A, i on mi taki, on mi tu wszystko podświetli. Podoba mi się. Tego w Wieśku jedynce nie ma. Tam pod altem tylko się podświetlały chyba przedmioty do zebrania, z tego co pamiętam, ale to nie wyglądało jedynce? Tak. Tak. Ale, nie pamiętam. Ale to nie wyglądało tak fajnie. Coś tu mamy jeszcze? Tu jeszcze coś jest. Mam nadzieję, że nie będzie to u ciebie słychać na nagraniu. Strasznie u mnie deszcz wali teraz w okno. Nawet ja tego nie słyszę, więc spoko. Wywołaj menu szybkiego wyboru. Ja to wszystko próbuję w ogóle cofnąć na tym. Kontrol. Ja mam zrobić eliksir. Medytacja. Nie było z medytacją chyba to związane właśnie, że... Chyba, że to było w jedynce. Ja przeczytam długość miecza. Alchemia. Długość miecza. Nie, poważnie, spokojnie. Tak. Wywar leczniczy, super, stwórz. Ty w ogóle grałeś w dwójkę na padzie też, czy nie? Czy na padzie, no. O, wiesz. Na padzie grałem. Ja gram teraz ja w Lisa na padzie. No w trójkę to wiem, bo widziałam. Dwójki nie nagrałeś. To nie oglądałam. O, tu mam iść. Nie tu. Widzisz, ja nawet jak mam GPS-a, to nie mogę trafić do celu. Masz ci, chłopie. Pomoże mu czy nie? Pomoże. Wypij do dna. A to jest wiedźmiński eliksir, no to nie działa na zwykłych ludzi. Może go zabić. Nie umarłeś od razu, to dobrze. Bądźmy dobrej myśli. Nie umarłeś od razu, umrzesz jutro. Nie jesteś mutantem, dopiero po dniu albo dwóch będzie można cię stąd zabrać. Dzięki Wiedźminie. Na krewę. Jakoś wcześniej nie było czasu. Jestem Geralt z Rivii. Eryk z przeprawy. Strasznie przy... ten... Dawaj, co tu się stało? Chciałem spróbować sił na arenie, ale zaskoczyły mnie trupojady. Wystraszyły konia, spadłem w pełnej zbroi. Wystraszyły konia! Ot moja historia. Może będzie z tego zlecenie. Wątpię. Zjedzone zwłoki nie gniją, nie cuchną. Psiajucha. Strasznie podobają mi się te ich przekleństwa. Ciała przegranych na arenie zrzucane są w dół urwiska. Martwi mają małe walory rozrywkowe, więc nikogo nie interesują. Za wyjątkiem trupojadów. Dobra, wracaj do zdrowia. Eryku z przeprawy. I żegnaj. Jak go uhonorował pełnym tytułem. Jeśli połowa z tego, co słyszałem o wiedźminach, jest prawdą, to dasz sobie radę na arenie. Dzięki, Eryku. To ja dziękuję tobie. Geralt z Rivii. A teraz, Geralcie z Rivii, jeśli nie masz nic przeciwko, chciałbym się wreszcie zdrzemnąć. Nie, dałeś mi lekarstwo, to wypierdalaj, bo teraz mi się chce spać. Boże, nie. Możemy iść do chatki? Nie. Ja bym chciała pogrzebać, ja lubię zbierać rzeczy. A, tu nas nie wpuszczą teraz. Przecież, bo nam każą czekać. Kto tam się dobija po nocy? Wynocha, bo psami pościuje. Po tej stronie muru mam trupojady, więc psy wydają się lepszym wyborem. Dowcipnij, co?
Zawsze wydaje się wam, że jesteście zabawni. Ale gdy wychodzicie na arenę, to przechodzi wam ochota do żartów. Nie staram się być dowcipny, jestem przemoczony i zmarznięty. Puść mnie. Aha, wąpierz. Nie zaproszę do środka krwiopicy. Co to, to nie? Wiedz, że mam tu węgorzyki w czosnku. Chętnie poddam się próbie węgorza w czosnku i bieżącej wody. Próbie piwa też. Kto cię tam wie, kim jesteś? Złe szwenda się po nocy i zwodzi porządnych ludzi. Zaczekajmy do rana, aż kur zapieje. Jak nie czmychniesz, to cię wpuszczę. Mam czekać pod nami? A jak? I teraz mu każą pod tymi czekać, no nie. Poszedł. Co za kultura, w ogóle gościnność? Aha, teraz robi medytację pewnie pod tymi. No pewnie tak. No control, dawaj, medytacja jest tu. Odpoczynek. A i tutaj masz ten też. Co mam? Alchemia była. No to tu robiłam przecież ten eliksir. Tak? No jak paczasz? No nie paczam. No to paczaj. Do świtu. Do południa. Się wyśpiło. Boże. Lepiej źle leżeć, jak dobrze stać. Jesteś tu jeszcze, siło nieczysta? Kur zapiała, ja mam się dobrze. Tyle, że czystym bym się... A zaproszenie ma? Ma. To wejdzie. Życzę wielu zwycięstw na arenie. Wejdzie. Kto tu leczy? Boże święty. Jakbym widziała panią u mnie w jarzyniaku w Polsce. Czego? Grzecznie się pytam. Dobądź miecza stalowego i srebrnego. Jak ja uwielbiam skróty klawiszowe na tym. Dawaj. Obróć kamerę. Może skupisz na wybraniu się tam. Nie wiem, tutaj problem. Dlaczego? Bo nie wiedziałem, jak używać czego. Dobra. No to ja się chcę bić. Mogę się z nim bić? A mam w grubego wycelować. No tego, hello. Stary, patrzam na ciebie. Kurde. No właśnie. Czekaj no. Czy... Skoncentruj się na rycerzu. Koncentruję się na tobie. Skupiam się. No przecież mam tu... Nawet Magda mnie ze ścianą wyśmiała. Ja nie chcę ciebie. Czy ja z ciebie to mogę... widzisz, mogę ściągnąć. I tu. A może jednak nie. Aha. Jeszcze żyjemy. Teraz parowanie. Wrogowie zaatakują silne ciosy, a szybcy atakują słabiej, ale częściej. Super. I co mi każesz teraz zrobić? Przytrzymaj E. Nie. Zablokuj cios przeciwnika. No, udało się. Cudownie. Spacja. Już to widzę. Ja i ucieczka. Riposta. Nie wiem, czy to u ciebie też tak gra, czy tylko u mnie. Że co? U mnie nic nie gra. Chyba po holendersku ktoś mówi do mnie, ale nie wiem kto i kto. Okej. Jakieś radio się załączyło? What the fuck? Nie mam pojęcia. No, coś po holendersku mówił. Czekaj, wciśnij, gdy na jego ciele poznali... Aha! Taki myk. Ułatwienia. No to dajesz Ardem. Pod piątką. Ja nie lubię na klawiaturze. Czekaj, no bo ja tu muszę jakoś... Ej, idź no mi stąd. Miałeś się turlać na spacji, teraz się już nie turlasz? Aha.
Geralt, jego przeciwnicy mogą w efekcie krytyczne. Super. Ogłusz swojego przeciwnika, zaatakuj. No nie, nie. Wow. Jaka scena. Nie spodziewałeś się tego. Nie. No widzisz? Dobra. Lista znaków pod numerem 3. Dobra, pod numerem 3 nie działa, to dawaj kontrol. Ej, bo on do mnie macha. Art, co ja mam rzucić? No to jest czarodziej. Lista efektów. Krwawienie, oślepienie, podpalenie, zatrucie i upicie. Świetnie. Upicie nawet jest. Możemy się upić. Ja się palę. Stary. Skupić się na defensywie i rzuć znak Quen, który zablokuje obrażenia zadawane. Czekaj. Quen to tarcza. Który to jest ten? No. Załóż. Ej, bo on mi robi kuku. Przycisku 8 i pokonaj maga. Ósemku? I dlaczego on... Aha, dobra, mam Quen. Dlaczego ja go nie mogę uderzyć? Przejęcie kontroli na przeciw... Aha, rozumiem, że po prostu... Serio. No tak, tak cię uczy, no, samouczek. Czekaj, bo mam to rzucić. Ja nie pamiętam, jak się to rzucało. Idź mnie stąd. Tak, dziewiątko teraz. Przecież mnie rąk na klawiaturze zabraknie do tego. Nie wiem, co mu zrobiłam i komu zrobiłam. Wyparował. Halo. Idź mnie stąd. Walczysz dla mnie teraz? Nie walczysz. Bio. No ci mówię, że też nie ma problem z tym samouczkiem. To rozumiem, że... Idź mnie stąd, stary. Chyba, że ja mam tego... Czekaj, bo ja... mnie cały czas tu goni. Dobrze, że nie umieram. Mam... Mówisz, że... Idź mnie, może ja ciebie mam przejąć. Widzisz, dla mnie walczył? Nie. Użyj na przyzwanym gargulcu, wciskając, przytrzymując dziewiątki. Dobra. Gdzieś nie bardzo. Przyzywam cię, gargulcu. Walcz dla mnie, pięknie. Dobrze, Jordan. Ja z kamerą nie nagrywam, bo już jestem cała mokra. Jordan to magiczna pułapka. Może się w końcu... w końcu nauczę, co do czego było. To było tu gdzieś. No, fajnie. Jak ja to mam pod szóstką? Jakoś od dupy strony uczą tych. Idź mnie stąd. Idź. No, chodź do mnie. Hopsa. Pięknie. Znakiem Igni go potraktuj. Ślicznie. Zabiłaś gargulca? Zabiłam. Taki był fajny. Oglądałeś, tak, a propos gargulca, ten film o... Nie, to mam wziąć. Dobra, przecież tym. Chyba nie. Ten film o Frankensteinie? Tam były też, był motyw o gargulce. A, to tak, oglądam. Mhm. Umieść na liście przedmiotów pod ręką. Petardę. Gdzie jest pod ręką? Tu? Nie po petardę. Czekaj, no gdzieś są. Bronie dystansowe. Nie. Pułapki. Nie. Petardy. A jak ja mam to... wsadzić pod rękę. Samą do tego. Tu jest pod ręką. Oślepia. Dobra. Chyba. Tam też se wsadzimy pod rękę. I coś jeszcze tu było. Broń miotana, bo one wszystkie nam się przydadzą.
Gdy ktoś mi powie, jak się wybiera, petardy, pułapki i przynęty, sztylety znajdują się na liście pod ręką. Druga możliwość to kontrol. Fajnie. To weźmy sobie petardę. Z listy pod ręką pokonaj ich za pomocą... Pięknie. Pułapki. Muszę tu kliknąć przecież. Dobra, rozstawmy go, ją tu. Ja ją chcę rozstawić. Ślicznie. O, jaka pułapka. Ha, a co? Takich nie ma w trójce. Widzisz? Bo takie rarytasy tylko w dwójce są. Dobra. I teraz jeszcze mam miotać sztyletami. Ja ze swoim zezem. No proszę was. Dobra, chyba sam fokusuje to ogólnie to. Jak w starych, dobrych Tomb Raiderach. Dobra, rozwój postaci. Świetnie. O nie. Mutageny. Mutageny. Wejdź do panelu zdolności postaci. Coś takiego w dwójce? Już mam 8 poziom. I 1 talent do rozdania. Schemat rozwoju. Co ja mam zrobić? Tam było napisane, co ja mam wybrać? Czy obojętne co? Obojętnie chyba. To co ja mam wybrać? Dorać mi. No i znaki na razie. O, tu. Po lewej. Po lewej. W magii? O, tu. No, kliknij. Klikam. Nic nie działa? Spacja wybierz. Też nie działa? Co, tu chyba... Enter, atrybut. Może enterem? O. A to... Nie chyba. Ty też nie to. Piroman. Umiejętności. Bo my to chyba wyjdź. Możemy... I wydaj wszystkie dostępne talenty na umiejętności z drzewa treningu. Widzisz? To się nie czyta. Trening. Tu. Wybierz. Regeneracja wigoru. Chyba nie. A, możemy sobie hard ciała wziąć. Żywotność. To się bardziej przyda, nie? Dobrze. Tak, chcę to kupić. Ślicznie. Teraz nam się całe drzewko pokazało aktywne. A, widzisz. No ale przecież ja miałam tylko jeden talent. Co ja ci tu mam jeszcze wydać? No to wydałaś już. No ale mi pokazało, że mam dalej to zrobić. Nie mam talentów więcej. Nowy poziom. No halo. Ja jestem jakaś dziwna, czy co? No przecież nie mam już talentów. Co ja tu mogę? Już nic nie mogę. Wejdź do panelu zdolności postaci i wydaj wszystkie dostępne talenty na umiejętność drzewka treningu. Tak, super. No. Mogę skoczyć ze skały? Nie! Panel, przemierka, zdolność talent, postaci, zero. No. No to wydałam. Przecież nie powiedzieli, na które mam wziąć. Mutuj. Mutuj. Spacja, mutuj. Zmutować zdolność. No chyba to chcę, zmutuj. Nie? Aha. No dobra, może to o to chodziło. O, dobra. O, coś tam było. No, no. No, ostatnia próba. Będziesz walczył z kolejnymi grupami przeciwników przed rozpoczęciem próby. Wykorzystaj przedmioty, które znajdziesz w skrzyni na arenie. Odliczmy przeciw... Czekaj. Zdołasz pokonać w tej próbie. Będzie zależała sugerowany... A to ja nie chcę. Ja żadnego nie pokonam. Mogę? Wezmę sobie przedmioty, bo mi się należą. Dają to brać, biją to uciekać. Weź wszystko. Przygotowanie do walki.
Ja ci to nagram potem, usłyszysz co tutaj mi w tle po holendersku mówią. Może ty Magdę słyszysz? Udostępniłaś mi dźwięk z gry ogólnie i z systemu całego, nie? Mhm. No i słyszę, jakieś piosenki lecą ogólnie teraz. Jakby radio się załączyło, nie? Holenderskie czy coś, nie wiem. Jakbyś w drugim pokoju, nie wiem, włączyła telewizor i bym słyszał, nie? No dobra, u mnie nic nie słychać. Albo ta godzina może coś robi, nie wiem. Jaskółkę. Co ja tu mam zrobić w ogóle? Ja nie chcę pić eliksirów. Wyjdź mi z tego. Co ty to głupi? Możesz zakończyć samouczek w dowolnym momencie. To ja chcę już. No to już. Wychodzimy z głównej, główną bramą. Tak. Nie pokonaliśmy przeciwników. Och, jak nam przykro. Sugerowany poziom trudności łatwy. Oj. Kto by się spodziewał? Nie. Akceptujesz? Nie, wcale. Odrzucam te szanse. Bo jest jeszcze bardzo łatwy. Nie ma bardzo łatwego. Nie kłam. Jest dla lam jeszcze. Poziom, wersja dla, poziom lama. Wersja dla Teo. Ano. Łotry bez cnoty. Ile to już nagrywamy? No prawie pół godziny. Jest filmik. I śpiewają. No. Co? Słucham, jak śpiewają. Słuchasz? No. A coś mówią w ogóle tam? Nie. Słyszę. Nie. Nic nie mam. Możesz czytać, panie lektor. No. Syntetator mowy Eru. Próbują zamordować króla Foltesta. Nawet wiem kto, mogę już zdradzić wam. nie zrobię tego. Ale to jest, jak wiesz kto, bo to przecież było na koniec właśnie pierwszej części. No nie wiesz kto? Jakiś wiedźmin. Z trainera, no. No z trainera. Nie, bo on tam był chudy i jego zabili. No bo w tamtej części był chudy, a w tej części jest gruby, bo przytył. Okej, okay. Ale on w drugiej części zmartwychwstał i przytył, rozumiem. No białka dużo jadł. Okej. Dostaliśmy wciry od czegoś. Geralt powinien się na jakąś plastykę zapisać. Jakieś naciąganie skóry. Chyba przeszczep przy tej ilości wzrostów. Z takim bohaterem nam się z niego naśmiewamy. Ja. No. Biegną nam pomóc. Chyba. Prolog. Świetnie. Biegną nam pomóc, lochy. No to pomogli. No, trzy dupy. Przynajmniej nie śpi w lesie. Na mrozie tam, nie wiem, czy tam deszcz padał chyba. 20 orenów dla wujka. Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie wchodź tam. Klątwę na ciebie rzuci. Gębę jest skuty, nic mi nie zrobi. Mogę cię ugryźć. Kolejny przyjemniaczek. Powtórz rzut. Bo co? Kości się nie poturlały. Że niby oszukuje? Odszczekaj to. Bijcie się. Fight. Ty patrz, znowu się obudził. Łowca potworów, patrz. To jest najlepsze. Wyskoczyło ci lunch i gra w grę. No. Słyszałem, że wiedźmini to sieroty zbierane po gościńcach. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z wiedźmami się dupcą. Żeby tylko z wiedźmami. Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do pokoju zwierzeń. Pokój zwierzeń? Jesteśmy w domu wielkiego brata? Nie tak łatwo mnie zabić.
Jeszcze go zaryglowali. Mhm. Dotąd nie było okazji. Vernon Roche. Kędosz się. No. Nie, no co ty. Kędosz się. Do Rosza, tak. Nie znam go. Nieładnie. No wiesz, ale ja go znam. Ty go poznasz. Zabraliśmy razem, a teraz nawet siedzimy po dwóch różnych stronach stołu. Możesz to zmienić. Mam ci usiąść na kolana. Wes! Wes. Mm. Rozkuj go. Przyszło dziewczę. Ej, to są ci, co w gwincie mają słoneczko na znaku. No. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w Samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Będę cię bił. Jaka obietnica. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem. Zniesiesz dużo, żebyś wiedział. Gadaj albo... A jutro... Publicznie cię wytrzebią, obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. A, bo to chodzi o ten zamach. Mhm. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia. No okej. Okay. A, to byś ogólnie grała w tym, no. To co on opowiada, to byś grała. Mhm. Mm, jakaś dziewica obok nas leżała. Znaczy może niekoniecznie dziewica. Jennifer. Fajnie by było. Albo Triss. Rude to chyba. Nie, chyba ktoś inny, to spięte brązowe loki. Chyba. A kto to? A kto to? A kto to? To może Triss. Triss Merigold. A tacy rozgniewani byli. No. Na koniec pierwszej części, no. Wiedźminie, śpicie! Ups. Tak bez pukania? A ty, przepraszam, mówisz o rycerzu czy o Wiedźminie? To też mógłby w ten, to blachę zapukać, nie? Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... No to wyjdź. Udanego dnia, pani Wiedźminie. Chyba się zauroczył. Głupia wojna. A mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. Nie, no skąd? Nie ma mądrych wojen. Mądrych wojen nie ma, Triss. Zgadzam się. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić mękartów. Nie wywoływać głupich wojen. Genialne. Ale zdajesz sobie sprawę, że te mękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę. No. Co nie zmienia faktu, że... Ta. Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są. Ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku opuszczamy dwór. Ale że tak razem? Ja myślałam, że on jednak z inną panią. Znów śniłeś o dzikim gonie. Geralt, jaki niezdecydowany, ja nie wiem. Mam przeczucie, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka. Coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Pewnie, tak? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże.
Okej. Okay. Słyszysz śpiewającą Magdę? Nie. Ja słyszę i myślę, że moi widzowie również. No, ja słyszałem. Jeden ze zwiadowców zarzeka się, że widział smoka nad rzeką. Twierdzi, że natknął się na komando Skojateli i biegł po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc po kłonie. Jakbyś kiedyś narzekał na szczekającego psa albo pijącego koguta. Poza tym z tego, co pamiętam, efekty specjalne Wiedźmin 2. Edycja specjalna. Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Oszlusk. Wyrośnięta wiwerna. Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. No to dawaj jeszcze ten. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. W dwójce pewnie też tak jest, że jak nie pytasz się o coś, to może okazać się, że coś cię ominie. To, co przyjechało na wozie, trudno nazwać zwłokami. Lepiej wszystko. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Ojej, strasznie cię ścięło. Prawdopodobnie widział w ciemności. Nie, ogólnie mówię, że trzeba klikać wszystkie dialogi, jeżeli są dostępne. Miesiąc temu przekradł się przez wszystkie straże i nie. Było słychać mnie teraz, czy nie? Mówię tylko to, co wykazało. Może burzo. Pewnie tak. Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą, królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Nie zgadza się. Pora zmierzyć się z chutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. Dobra, ja myślę, że tym oto miłym akcentem po upojnej nocy z Triss Merigold będziemy kończyć pierwszy odcinek. Bo taki, zrobimy polsat, czego ten król właściwie od nas chce. No to tak, dziękuję wam za obejrzenie, dziękuję Damianowi za towarzystwo. No, dzięki. Tak, będzie moją wskazówką na dalszą drogę życia z Wieśkiem. I co, i widzimy się w kolejnej części. Do zobaczenia, pa pa. Pa.